Cześć wszystkim, ja się nazywam Jacek Honkisz, a to jest Hawkeye, czyli cotygodniowe podsumowanie tego, co działo się w tenisie w ubiegłym tygodniu. Nieprawdopodobna końcówka sezonu, chyba nie dało się tego lepiej wyobrazić, że Iga Świątek odzyskuje prowadzenie w rankingu, wygrywając WTA Finals w ostatnim meczu sezonu, zdobywa ten z powrotem fotel lidera, liderki rankingu. Nieprawdopodobne to, co zrobiła Iga przez zwycięstwo w Pekinie, w zasadzie od tego nieudanego turnieju w Tokio, zwycięstwo w Pekinie, teraz WTA Finals w takim stylu, coś się nieprawdopodobnego. Niestety to wszystko odbywało się w cieniu okropnej, beznadziejnej, no w zasadzie trudno, szafuję słowa, żeby tutaj nie powiedzieć tych słów mocniejszych, natomiast beznadziejnej organizacji jednego z najlepszych turniejów w takim kalendarzowym roku, w sezonie WTA, no to niestety ten turniej odbędzie się zdecydowanie, odbije się echem i to będzie, to było coś, co odebrało ogromną część tego wszystkiego, całej tej radości, którą Iga nam sprawiła, ale też całego tego doświadczenia turnieju z najlepszą ósemką sezonu. To też jest powód, dla którego nagrywam to we wtorek, a nie w poniedziałek, bo przez całą tę organizację, warunki pogodowe, finał odbył się dzień później. Także teraz to już w ogóle całe to myślenie o tym, że Iga mogłaby lecieć na Billie Jean King Cup, pomimo wszystko, tutaj jej decyzja się absolutnie broni w tym momencie. Było to dosyć kontrowersyjne w momencie, kiedy to ogłosiła, ale wygrywając turniej, grając do poniedziałku Billie Jean King Cup, zaczyna się dzisiaj absurd, absurd, absurd. Natomiast to chciałbym zostawić na sam koniec, bo nie chcę też na początku marnować tego czasu, tego wspaniałego dnia, w którym Iga ten tydzień znowu spędza na fotelu liderki światowych rankingów. To jest coś kapitalnego, naprawdę kapitalnego. Natomiast oprócz tego grał też Hubert Hurkacz. Jemu niestety nie udało się wywalczyć awansu do ATP Finals, natomiast ten turniej również bardzo dobry, też w cieniu kontuzji tutaj niestety akurat. Natomiast to jak Hurkacz radził sobie z kontuzją, to jak grał z Bautistą Agutem, bo to był chyba najlepszy mecz Huberta, jaki widziałem w życiu. Kapitalny, kolejny raz, naprawdę świetny turniej. Myślę, że gdyby nie kontuzja, to on mógłby grać w finale tego turnieju z Djokovicem. Natomiast tak się nie stało. Odpadł na etapie ćwierćfinału kolejny raz z Grigorem Dimitrowym. O tym też sobie porozmawiamy. Ale zanim zaczniemy, to pragnę tylko przypomnieć, że sponsorem tego serwisu jest bookmacher Forbet. Z kodem TBD macie szansę na kapitalne bonusy, więc serdecznie zachęcam do skorzystania. A link znajdziecie w opisie tego filmiku. Natomiast przechodząc do tego, co działo się wczoraj i przez cały ubiegły tydzień, bo to absurdalne statystyki Igi Świątek, bo oczywiście wygrała pierwszy raz bez porażki w turnieju od, co prawda, 2018 roku, tam Elina Svitolina wtedy wygrała, natomiast wygrała bez straty seta, ze straconymi 20 gemami w całym turnieju najlepszej ósemki roku. Niesamowita statystyka, z czego 5 z tych gemów straciła w pierwszych 7 gemach, których zagrała, bo ten powrót już w pierwszym secie z Wondrusową, no, gdzie tam wydawało się, że po pierwsze ten set przegra, po drugie ten mecz się wydaje wysoce zagrożony i cały ten turniej wtedy też stał pod znakiem zapytania, bo widać było, jak wiało, jakie są warunki, że Iga się w tym nie odnajduje i w tym momencie wszystko się zmieniło, zaczęła grać coraz lepiej, zupełnie ten wygrany set z Wondrusową w zasadzie już ją całkowicie podkopał, Czeszkę na drugi set jakby już nie wyszła, później z Coco Gauff absolutna dominacja, natomiast Gauff się też kompletnie nie odnajduje w tych warunkach, no, w półfinale zmieciona przez Pegulę, w pierwszym secie zmieciona przez Igę Świątek, On Jaber, która w zasadzie podobnie jak Maria Sakkari, trochę w inny, bo jednak On Jaber jest tutaj dlatego, że jest najlepszy ósemce, Maria Sakkari jest dlatego, że nie gra Karolina Muchowa, natomiast to były takie dwie zawodniczki zdecydowanie słabsze, wydaje mi się tutaj Wondrusowa tak samo jeszcze
jeszcze mogłaby dołączyć do tego grona, natomiast Ons Jabeur w zasadzie rozbijana w tych meczach obrusmodrusową, no to i z Igą, i z Goff, jakby w zasadzie nie wychodziła na kort. Maria Sakkari to już nawet nie mówię, to jest no fatalny występ, po prostu fatalny występ i to też niestety mało było meczów, które były takie na żyletki, gdzie gra najlepsza ósemka, tam powinno być dużo meczów, gdzie jest jakaś może niespodzianka, ale też może właśnie walka, a tutaj często tej walki nie było, mecze w godzinę, w teorii w godzinę, bo w praktyce one się rozciągały na wiele godzin, a czasami nawet parę dni, to już nie za sprawą zawodniczek, natomiast jeżeli chodzi o Igę, no to w zasadzie miała dwa takie słabsze fragmenty w całym tym turnieju. To pierwszym fragmentem to jest właśnie początek turnieju, początek meczu z Wondrusową, w zasadzie połowa tego pierwszego seta i druga część to jest ten początek drugiego seta z Goff. Tam było naprawdę słabo, naprawdę dużo wyrzucanych piłek w bardzo słabym stylu. Natomiast odrobiła te straty Iga i to jest coś niesamowitego, bo to podobną rzecz widziałem w meczu z Jessicą Pegulą. Są trudne warunki, naprawdę wiele zawodniczek nie radzi sobie z tymi wiecznymi warunkami. To jest też całkowicie normalne, z nierównością kortu. Natomiast Iga w tych momentach, chociażby jak wczoraj z Jessicą Pegulą, potrafiła w świetnym stylu nie szarżować, nie musiała grać wyjątkowo agresywnie, nie musiała zawsze narzucać tego stylu gry, bo wystarczało czasami, że zagrała trochę dłużej, trochę głębiej i Pegula miewała z tym problem, jeżeli trzeba było wymienić parę uderzeń w wymianie. I tutaj Iga, ogromny progres w porównaniu do tego, co było, bo bardzo często Idze zdarzało się właśnie szarpać, zwłaszcza kiedy coś nie szło, kiedy był jakiś problem, to wychodząc naprzeciw temu, Iga nie chciała grać długo i spróbowała grać jak kończyć. To często właśnie było tak, że nawet ponad te 50 niewymuszonych błędów, natomiast tutaj w pierwszym secie bodajże 3, w drugim secie nie wiem, ale też niewiele więcej na pewno w meczu z Pegulą. I tych winnerów też nie było wybitnie dużo, natomiast to, jak potrafiła wyczekać się Pegulę i tak samo wyczekać Kogow w tym drugim secie w meczu właśnie z Amerykanką w grupie, to też coś niesamowitego, tam absurd też Kogow, gdzie serwuje na seta, cztery podwójne błędy serwisowe i później w zasadzie ta gra się sypie, jakby w ogóle nie miała panowania nad tym, co robi na korcie, jakby zupełnie ta zawodniczka, która zaczynała tego seta i kończyła, to jakby zupełnie dwie różne tenisistki wychodziły na kort. Natomiast taka stałość, regularność i umiejętność dostosowywania się do warunków, tutaj Iga pokazała naprawdę fantastyczny sposób. Nie tylko właśnie przez to, jak potrafiła grać agresywnie, potrafiła dominować i często nawet skracać wymiany, nie tak często jak to bywało może jeszcze w Pekinie, ale też zdarzało się jej właśnie dochodzić do siatki. Coś niesamowitego pod tym względem. Jeszcze tak niedawno właśnie nagrywałem taki materiał, w którym zarzucałem Idze właśnie tę jednowymiarowość. To, że ona ma jedną receptę na sukces, jeżeli ona działa, to jest świetnie, ale jeżeli nie, to jest bardzo źle. Tutaj bardzo dobrze działa pierwszy serwis, bardzo dobrze działa właśnie też granie długo, granie takie wyczekanie w wymianie. Bardzo dobrze też działa narzucenie swojego stylu gry, skrócenie tej wymiany. Dużo recept na sukces Igi Świątek. Ten gem bodajże z Ons Jabeur, ten ostatni gem meczu, gdzie tam w zasadzie cztery winery, skończenie dropshotem, fenomenalnie, naprawdę to było fenomenalne. Natomiast to jest taki spot reklamowy, można zobaczyć na Igę Świątek, pokazać tego gema i ta gra Iga Świątek. Natomiast mecze to nie jest tylko ten gem, to nie jest tylko jeden fantastyczny gem, ale właśnie to radzenie sobie z tymi trudnymi momentami, kiedy właśnie nie zawsze coś idzie, a tutaj właśnie w świetny sposób można było to widzieć na bazie finału, gdzie Jessica Pegula kompletnie do tego finału nie dojechała. Do momentu finału była w zasadzie z Igą no, najlepszą zawodniczką w tym turnieju. Grała kapitalnie, nie przegrała meczu, ale też grała po prostu bardzo mądrze.
z tymi warunkami wydawało się, że radzi sobie o wiele lepiej niż chociażby Goff. To widać było w półfinale dosyć wyraźnie. Natomiast w finale kompletnie sobie nie poradziła. Tyle niewymuszonych błędów, albo takich semi-wymuszonych, bo właśnie nie chodzi mi o takie błędy wymuszone kapitalnym zagraniem Iggy, ale taką właśnie wymianą, która toczy się, zagrała troszeczkę trudniejszą piłkę i już sobie z tym Jessica Pegula nie radzi. To taka statystyka by się przydała, takich właśnie błędów, które zostały trochę właśnie dzięki Ize wymuszone, ale z drugiej strony w normalnych warunkach Jessica Pegula spokojnie te piłki by przebiła i spokojnie dałaby radę grać dalej. Natomiast tutaj stawka tego meczu zupełnie po prostu nie dojechała niestety na ten finał. Mówię niestety, bo w zasadzie jedyny taki wyrównany mecz to oprócz pierwszego seta z Wondrusową, drugiego seta z Kołogow, natomiast to były takie dwa sety, w których też sportowo nie stały na najwyższym poziomie, bo albo Goff, albo Świątek raczej grały słabiej w tym drugim secie, a z Wondrusową też Iga po prostu zaczęła grać od połowy seta w praktyce dopiero. Natomiast jedyny taki naprawdę wyrównany mecz to był mecz z Aryną Sabalenką. To był najważniejszy mecz roku w kontekście układu tabeli. Jak to też wydaje mi się w kontekście takiej pokazu siły na końcu sezonu. Bo faktycznie lepsza końcówka w wykonaniu Igi dzięki temu turniejowi w Pekinie. Natomiast z drugiej strony przecież jest finał US Open u Aryny Sabalenki. I przecież właśnie tutaj jest ta obrona pierwszej lokaty w rankingu. I tutaj było bardzo ciekawie. Natomiast ja, jak już oglądałem mecz z Rybakiną z Sabalenki, bo wiadomo, mecz z Marią Sakkari jest kompletnie, absolutnie niereprezentatywny. To w zasadzie naprawdę to, że tam był pokaz siły, to jedno. Natomiast nie chcę tutaj też jakoś specjalnie się negatywnie wypowiadać o Sakkari. Natomiast gdyby tam była zawodniczka z pierwszej setki, jakakolwiek inna, to ten wynik mógł być podobny albo nawet lepszy dla tej drugiej zawodniczki. Natomiast z Jessicą Peguną już widać było problemy Sabalenki z Rybakiną. Tu w zasadzie moim zdaniem Rybakina po prostu nie zrobiła nic, żeby ten mecz wygrać. Były takie dwa wyrównane gemy w trzecim secie, przepraszam. Tam te dwa gemy, w których serwowała Sabalenka, dwa gemy, w których Rybakina miała szansę na przełamanie i miała tych szans kilka, żadnej nie wykorzystała i w zasadzie grała miernie. To jest taki, miewała dobre, solidne zagrania, natomiast to totalnie nie jest ta Rybakina z początku sezonu, więc ona też naprawdę nie zrobiła nic, może nic to jest złe słowo, natomiast mogłoby zrobić o wiele więcej, żeby Sabalenkę pokonać. Natomiast ja już w tym meczu widziałem, że Sabalenka jest spokojnie do ugryzienia. Ona naprawdę widać znowu takie dużo większe szarpanie gry, dużo większy problem przy swoim serwisie, dużo większy problem z ważnymi momentami. Oczywiście nie taki, jak już był ten rok temu, półtorej roku temu, natomiast to też nie jest ta Sabalenka z pierwszej połowy sezonu. Natomiast w półfinale z Igą zagrała solidny mecz. To nie był słaby mecz Sabalenki, natomiast Iga zagrała fenomenalnie. To był naprawdę mecz bezbłędny praktycznie w wykonaniu Igi, zwłaszcza ten drugi set. Świetnie sobie radziła z Białorusinką, pokonała ją zupełnie zasłużenie i to był taki mecz, w którym w zasadzie oczywiście nie zagwarantowała sobie jeszcze pierwszego miejsca w tabeli, natomiast to jednak był taki mecz, w którym pokazywała, że zasługuje na to pierwsze miejsce, że w tym momencie jest po prostu zawodniczką lepszą. Natomiast tak jak mówiłem wcześniej, Pegula też do tego finału doszła niepokonana i dochodziła po naprawdę przekonujących występach, dochodziła po meczach, z którymi wydawało się, że spokojnie da sobie radę powalczyć z Igą, bo przecież te ostatnie mecze Peguli z Igą to też już zupełnie co innego. Pamiętamy początek, no to jednak Iga była koszmarem dla Peguli. W zasadzie nie potrafiła sobie kompletnie z Polką poradzić, natomiast później i nawet przecież w tym sezonie Pegula wygrywała z Igą Świątek i też miewała już dużo bardziej wyrównane spotkania i raczej wydawało mi się, że to będzie ten mecz właśnie z gatunków tych bardziej wyrównanych. Natomiast to jest zdecydowanie powrót do tego, co było wcześniej, nawet chyba jeszcze gorzej, bo
No, fatalnie, po prostu fatalny mecz Peguli. Nic nie zrobiła, no to szkoda też takiego finału trochę, bo Iga zagrała po prostu świetnie, natomiast jakby zabrakło tej rywalki po drugiej stronie kortu. Natomiast to, za co trzeba Igę chwalić, to jest to, w jaki sposób ona potrafiła w takich ważnych, trudnych momentach wytrzymać, chociażby nawet z tym breakiem przy 5-0. W tym drugim secie, że oczywiście Pegula zagrała tam dwie świetne piłki, natomiast koniec końców Iga swoją regularnością, tym jak potrafiła utrzymywać piłkę w wymianie, jak potrafiła grać głęboko, nisko schodzić na nogach, bo też tego wymagała ta nawierzchnia często, takiej pracy, często naprawdę morderczej pracy, takiej fizycznej na korcie, ona to wszystko w świetnym stylu potrafiła właśnie wypełnić i pokonać przy tym Jessica Pegula. I cały ten turniej właśnie pod takim znakiem bym rozpatrywał, jako Igę kompletną, Igę jako zawodniczkę, która radzi sobie nawet w tych warunkach, które były antysportowe, radziła sobie świetnie, jakby w ogóle na niej to nie miało żadnego wpływu. To jest cecha zawodniczek wielkich. Jeden gem oddany w finale to jest rekord WTA Finals. Oczywiście wiele przestrzeni, żeby ten rekord śrubować, nie ma. Natomiast dokonała czegoś prawie niemożliwego. I to, że pewnie inne zawodniczki też odczuwały trudy, odczuwały, grały nie na swoim najlepszym poziomie, właśnie też przez to, w jakim miejscu, w jaki sposób te finały były rozgrywane, to Iga wyglądała jakby kompletnie na niej to nie miało żadnego znaczenia i za to ogromne gratulacje. Jest najlepsza, wraca na tron i styczeń będzie bardzo ciekawy, bo Sabalenka ma do obrony o 2000 punktów więcej niż Iga, tam 2,5 prawie, Iga ma 400 z kawałkiem, więc tu też może być taki moment sezonu, w którym ta przewaga nad drugą zawodniczką zrobi się większa. Oczywiście później będzie znowu pewnie odwrotnie, bo też Iga później ten pik sezonu miała trochę później. Natomiast wydaje się, że trochę tych tygodni będzie zagwarantowanych. Oczywiście to nie chodzi też tylko o jakieś takie śrubowanie statystyk, natomiast zdecydowanie najlepszy ta końcówka sezonu po prostu kapitalna, po prostu świetna. Jeżeli porównując sezon 23 do 22, jasne, że ten zeszły wygląda jeszcze bardziej imponująco, jeszcze lepiej, natomiast tutaj widać, jak Iga jest już zawodniczką dużo równiejszą. Wcześniej Iga miała takie pół roku wręcz, no, gdzie była niedotykalna przez kogokolwiek innego, ale końcówka sezonu była już dosyć słaba w wykonaniu Igi w zeszłym sezonie, było widać dużo frustracji też i generalnie było po prostu słabiej, natomiast w tym sezonie widać, przychodziły mniejsze i większe kryzysy, ale na wszystkie kryzysy Iga znajdowała receptę i to jest cecha największych, to jest cecha tych, które potrafią się utrzymywać na szczycie przez długie lata i prawdopodobnie tak będzie z Igą Świątek, jeżeli nic nieoczekiwanego się nie wydarzy, więc ogromną nadzieją czekamy na nadchodzący sezon. Natomiast jeżeli chodzi o panów, tam Hubert Hurkacz doszedł do ćwierćfinału po meczu z Kordą, który już w zasadzie, no, dramaturgia tego meczu ogromna. Hubert w drugim secie serwował na zwycięstwo. W tiebreaku odrobił stratę 5-0 i miał piłkę meczową. Nie wykorzystał, przegrał tiebreaka, grał z kontuzją. Widać było ogromne cierpienie na twarzy Huberta, a i tak potrafił w trzeciej partii pokonać Sebastiana Kordę. Dalej pokonał Bautista Aguta i Cerundolo. To były takie mecze bez większej historii, chociaż ten mecz z Bautistą Agutem był meczem genialnym, naprawdę genialnym. Hubert wręcz bawił się tenisem, kapitalnie serwował, fenomenalnie radził sobie w wymianach, przejmował inicjatywę, a wiemy, że Bautista Agut to taki zawodnik, który raczej z historii meczów z Hubertem też jest zawodnikiem niewygodnym, natomiast no, też w tym momencie jest oczywiście w innym miejscu sportowo. Niezależnie od tego, Hubert zagrał świetnie, później Cerundolo, tam też Cerundolo po prostu grał też słabiej, Hubert nie grał aż tak dobrze, natomiast do tego meczu podszedł solidnie, wygrał i podszedł do meczu z Dimitrowem,
Dimitrowem, gdzie miał w bilans 0 do 3. Niepokonany jeszcze Dimitrow w starciu z Hurkaczem, ale widać było od pierwszego gema ból nogi dosyć wyraźny, dosyć mocny i taki, który w zasadzie nie pozwolił Hubertowi grać na maksimum swoich możliwości, natomiast pierwszy set zupełnie oddany, pierwszy ten gem serwisowy kompletnie nieudany i widać było i frustrację, i trud, i niewykorzystany breakpoint, i potem to wszystko się posypało. Hurkacz po prostu przegrał ten set, natomiast w drugim secie zmienił trochę taktykę, odpuścił też takie szarpanie gry przy gemach z Dimitrowem. Zaczął grać solidnie, zaczął ryzykować, bo dla mnie to też jest takie niesamowite, bo mankamentem Huberta przez długi czas dla mnie jest gra pasywna. To znaczy jest ważny moment, on gra w środek kortu, taką piłkę na utrzymanie i w zasadzie każdy lepszy tenisista rozrzuca Huberta po korcie i w wymianach wygląda dużo lepiej. Ale tutaj też z Dimitrowem i oczywiście ostatnie tygodnie trochę inaczej pozwalają patrzeć na grę Hurkacza, bo gra o wiele lepiej, o wiele bardziej agresywnie i ten forehand wygląda dużo lepiej, natomiast raczej uogólniam do tego, co widziałem przez lata. Natomiast ten mecz z Dimitrowem też wymuszał takie granie, bo Hubert po prostu nie był w stanie grać długich wymian, nie był w stanie grać na takie wyniszczenie rywala, więc musiał ryzykować, musiał grać agresywniej. To się opłacało i to też myślę, że mogło dać taki zastrzyk Hubertowi ten, że potrafi grać w taki sposób, że potrafi grać tak agresywnie i był w stanie kontuzjowany wygrać seta z Dimitrowem w trzeciej partii. Też momentami bywało blisko, wydawało się, że jest szansa na pokonanie Dimitrowa, natomiast ten jeden słabszy gem serwisowy, niestety to okazało się zbyt dużo. Solidność Dimitrowa wygrała tutaj i ogromna szkoda. Po pierwsze oczywiście dlatego, że nie będzie grać na ATP Finals, oczywiście, natomiast ten tak dobrze grał Hubel przez ostatnie tygodnie, że aż chciałoby się oglądać więcej. I też gdyby nie kontuzja, oczywiście sport nie opiera się na gdyby, natomiast trudno oprzeć się takiemu wrażeniu, że gdyby nie kontuzja, to Dimitrow mógłby jechać do domu już na etapie ćwierćfinału, natomiast Tsitsipas to też nie jest taki zawodnik nie do pokonania, w zasadzie przez ostatnie miesiące to jest zawodnik zupełnie w zasięgu Huberta w tej formie i później Djokovic w finale. Natomiast Djokovic z 40 tytułem rangi ATP Masters 1000. Absolutny geniusz Djokovicia. On też zmagał się z problemami. Mówił, że więcej czasu spędził w toalecie niż na korcie. Tak mówił przed jednym ze swoich spotkań. I zresztą z Grigsporem przegrywa pierwszego seta. Odrabia straty. Następnie grał z Holgerem Rune. Tam też, co prawda on wygrał pierwszego seta, ale w tym tiebreaku drugiego seta lepszy Rune, też w trzech setach. Później Rublev tak samo odrabia straty i trzygodzinnym boju lepszy jest Djokovic. Coś niesamowitego, Djokovic w najlepszej dyspozycji dosłownie fizycznej, 35-letni zawodnik, a i tak w trzygodzinnym boju potrafi wygrać. To jest pokaz mocy, ale też w pewien sposób jakiś objaw słabości rywali, no bo trudno jest oprzeć się wrażeniu, że 35-latek z problemami jakimiś żołądkowymi powinien w 3-godzinnym meczu jednak przegrać z Rublevem, który przecież ostatnio gra świetnie. Natomiast w finale, no to niestety Grigor Dimitrow zrobił Grigora Dimitrowa. Ważny mecz, po prostu Grigora nie ma. Było kilka dobrych zagrań, było kilka fajnych akcji, natomiast w zasadzie bez podjazdu przy serwisie Djokovicia większym, a przy swoim serwisie po prostu dawał się przełamać. Raz w pierwszym secie, dwa razy w drugim, bodajże dwa albo raz, natomiast to wystarczyło i zdecydowanie szkoda, bo Grigor Dimitrow grał kapitalny tenis. Ja nie pamiętam tak dobrze grającego Grigora Dimitrowa. Nie tylko tak dobrze grającego w ogóle, ale tak dobrze radzącego sobie pod presją, chociażby w tiebreaku z Tsitsipasem, chociażby w tym trzecim secie z Hurkaczem potrafił zamykać mecze, których wydaje mi się, że jeszcze niedawno by pewnie nie zamknął. Za to ogromne gratulacje dla Grigora Dimitrowa. Szkoda, że nie był w stanie powalczyć bardziej w finale. Mnie się wydawało, że to też będzie trzysetówka, w której lepszy będzie Djokovic, ale że tam pokaże też swoją moc i to, co pokazywał przez cały ten turniej właśnie Grigor Dimitrow. Tak się niestety nie stało, natomiast ogromne gratulacje
dla Bułgara, który pierwszy raz od tak dawna zagrał tak świetny turniej, chociaż te ostatnie miesiące w wykonaniu Dimitrowa są po prostu fantastyczne. Miejmy nadzieję, że Bułgar będzie tak samo radził sobie w przyszłym sezonie, bo jest to zawodnik, który gra jeden z najpiękniejszych tenisów w zasadzie. Gra po prostu piękny tenis. No, zdecydowanie jest to taki zawodnik, którego chce się oglądać. Może Hubert ma trochę inne zdanie, bo on już wygląda 0 do 4 w tym rekordzie z Dimitrowem. Natomiast być może przyszły sezon to będzie ten sezon, w którym się to zmieni. Natomiast, no, tak jak wcześniej wspomniałem, Djokovic, trudno jest coś o nim mówić, bo niezależnie czy gra trochę słabiej, czy trochę lepiej. W ważnych momentach po prostu jest niezłomny, jest nie do pokonania. Kiedy skończy się ta era Dziokowicza, nie wiadomo, bo nawet Alcaraz przecież i cierpi zdrowotnie, i ma jakieś problemy, i tutaj gdzieś przegrywa w pierwszej rundzie, i w ogóle Dziokowicz, niezależnie co się dzieje, jest po prostu na topie. I to też pokazuje, no, że jest po prostu najlepszym tenisistą na świecie w tym momencie. Zdecydowanie, jak będzie na ATP Finals, prawdopodobnie. No, też Djokovic przyjeżdża jako główny, zdecydowanie główny faworyt, więc zobaczymy, jak poradzi sobie Serb. Natomiast jeszcze właśnie dwa słowa dosłownie, nie chcę też zabierać o tym za dużo czasu, natomiast ta organizacja WTA finałów to po prostu koszmar. To w jaki sposób, to, że panie nie mogły w ogóle trenować w zasadzie dzień przed pierwszym meczem, kort został oddany do użytku. No, to już jest pierwsze kuriozum. To jest naprawdę coś niesmacznego. Zawodniczki przyjeżdżają, a tam kort w budowie. Kiedy zawodniczki wchodzą na kort, to okazuje się, że gdzieś z boku jest jeszcze piasek, bo on się przedostaje. Że kord jest nierówny, że te linie są narysowane jak naprawdę na jakimś. Wydaje mi się, że ITF-y w Monastyrze Piętnastki są na wyższym poziomie organizacyjnym niż WTA Finals. No, jest to kuriozum. I też oglądanie w międzyczasie WTA Finals i ATP w Paryżu, gdzie niezależnie czy to jest pierwsza, druga runda czy finał, w zasadzie pełne trybuny, wszystko jest dograne w fantastyczny sposób, a tutaj. W zasadzie naprawdę to odbierało jakąkolwiek powagę temu turniejowi. To, że przecież wiadomo, że w Meksyku w tym momencie w Cancun jest taka pogoda, że też trzeba mieć jednak kort z dachem, trzeba mieć alternatywę chociażby jakąkolwiek. Nie ma takiej. Po prostu zawodniczki siedziały zalane deszczem, zwiane wiatrem, czekały, wchodziły na kort, schodziły na kort, wchodziły na kort. I faktycznie, jeżeli chodzi o poziom sportowy, to był on co najwyżej średni, mało było dobrych meczów, mało było wyrównanych meczów na WTA Finals. Oprócz w zasadzie Iggy Świątek i Jessiki Peguli do finału, to tylko Sabalenka potrafiła dojść z tą formą czasami na taki obiecujący poziom, czasami golf, ale w tych meczach już pomiędzy tymi zawodniczkami był rozstrzał. No, ale trudno jest zawodniczkom grać swój optymalny tenis w takich warunkach. Niestety antyreklama WTA, bo ogląda się taki mecz, włącza się końcówkę meczu z Go w Świątek, przełącza się te mecze powiedzmy z ATP w Paryżu. Chociaż w Paryżu i tak, jeżeli chodzi o organizację, no to, że tam są dwa korty i że Sinner musiał się wycofać, bo skończył mecz o trzeciej w nocy, a kilkanaście godzin później ograć następny mecz, to oczywiście też jest fatalna organizacja. Natomiast całościowo, jeżeli chodzi o to, jak to wygląda, no to jeżeli ktoś przełącza taki typowy mecz z Paryża ATP i włącza końcówkę mecz z Goff z Świątek, gdzie tutaj wieje, tutaj zawodniczka robi cztery błędy serwisowe, tutaj się mija z piłką, tutaj gdzieś piłka dziwnie skacze. No, w zasadzie trudno jest zarazić kogoś do kobiecego tenisa, jeżeli ktoś po prostu wszedłby i obejrzał WTA Finals z tego roku. Niestety to ogromny minus, to odbiera ogromną część tego uroku, natomiast całe szczęście Iga ratuje dla nas okropny obraz tego turnieju na wspaniałe wspomnienie. Odzyskanie tronu, zakończenie sezonu dopełniając już te pulę tytułów. Jeszcze Igrzyska Olimpijskie. To też taki jeszcze mecz, taki tytuł, którego Iga jeszcze nie ma, a będzie miała szansę o niego walczyć w Paryżu na mączce. Jest to zdecydowanie główna
faworytka. Natomiast jeżeli chodzi o ten tydzień i jeżeli chodzi też o ten sezon, w zasadzie u kobiet jeszcze będzie Billie Jean King Cup, ale ten sezon WTA singielek też uważam za zamknięty. Iga kończy go na pierwszym miejscu i za to ogromne gratulacje Hubert Hurkacz na miejscu też pierwszej dziesiątce, co wydawało się też bardzo nieprawdopodobne w pewnym momencie sezonu. Świetna końcówka sezonu. U panów jeszcze będzie przed nami parę turniejów ATP Finals przed nami. Natomiast ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Podzielcie się, co było dla was takim najfajniejszym momentem w tym sezonie, co zapamiętacie z tego sezonu. Podzielcie się w komentarzach. Bardzo chętnie usłyszę, co dla was jest najbardziej takie właśnie się podświetla wam w głowie, jeżeli myślicie o sezonie 2023. Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału i do usłyszenia już wkrótce. Cześć!